Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich. Coś się kończy, coś się zaczyna. Jesteśmy już w nowym roku, to jest wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak. Zapraszam was tym razem na początku, bo czynię to zazwyczaj na końcu, do subskrybowania naszego kanału. Do wsparcia również finansowego, jak również do udostępnienia tych audycji. Te audycje są do odsłuchania na Spotify'u i innych platformach streamingowych. Przede wszystkim jednak na YouTubie, tam was zapraszam, bo tam nas możecie również zobaczyć. A moim waszym gościem w tym nowym roku jest profesor Irena Ziemiński. Dzień dobry. Witaj, Irku. Chciałbym porozmawiać o rzeczy zupełnie fundamentalnej dzisiaj, o definicji chrześcijaństwa, bo tak przyszło mi do głowy, że spieramy się o to chrześcijaństwo. Mieliśmy taki cały mansplaining, bo tak się troszeczkę poczułem w tej krytyce, która się przetoczyła przez więź książki naszej Chrześcijaństwo, Moralna Religia. Mam ją tutaj. Opatrzcie się, jeszcze już nie będę więcej jej pokazywał, obiecuję. Ale też w Tygodniku Powszechnym. No, zauważmy też, że było dużo takich bardzo fajnych, budujących opinii. Nie chcemy wchodzić w polemiki, bo pewnie jakoś dla osoby wierzącej, chrześcijanina, tak, z punktu widzenia takiego chociażby, że krytykuje się jego Jezusa, jego Boga, wchodzenie w taką polemikę jest dość trudne i bolesne. Tomek Sekielski, kiedy mówił o Janie Pawle II jakiś czas temu, o krytyce jego postaci, to mówił, że to jest bardzo trudne takie, bo to jest jednak dziedzictwo pokoleń, ludzi, którzy tą podobiznę Jana Pawła II trzymali w domu częściej niż podobiznę Jezusa. To jest tak trochę jakby skrytykować ojca, matkę, więc ja to rozumiem, że to jest kwestia niezwykle delikatna. Natomiast kusi mnie, żeby porozmawiać o chrześcijaństwie, co to jest za wiersz, bo zacznijmy może od tego, że to pojęcie jako coś takiego fajnego wysublimowało się chyba z jakiejś definicji pewnego systemu prawnego, moralnego, etycznego i gdzieś sobie funkcjonuje. I jak chcemy, żeby nam się tak fajnie zrobiło i chcemy się dowartościować, to mówimy, że coś jest chrześcijańskie. Chrześcijańskie wartości wyznają politycy, do chrześcijaństwa odwołują się artyści. A ja chciałem ciebie spytać, bo ja mam trudność z odnalezieniem na polskich stronach, ale też angielskich i francuskich, czymże, że to chrześcijaństwo w zasadzie jest. No, dotykamy problemu właściwie, którego nie da się rozwiązać, dlatego ja zawsze wolę sięgać do źródeł historycznych. Kiedy chrześcijaństwo powstało i czym było w swoich pierwszych miesiącach czy pierwszych latach istnienia? Myślę, że dlatego możemy powiedzieć, że chrześcijaństwo jest po prostu najpierw pewnym odłamem judaizmu, bo przypomnijmy, że Jezus nie zamierzał tworzyć nowej religii, tym bardziej religii uniwersalnej, o tym przynajmniej jak świadczą Ewangelie również mówił. Natomiast przyszedł zreformować judaizm, a nawet nie tyle zreformować, ile, jak mówił, zadbać o owieczki z narodu wybranego, które się pogubiły i ten naród wybrany umocnić, a ostatecznie, ja tak sądzę, że to jest główna idea Jezusa, również doprowadzić do politycznego wyzwolenia narodu wybranego. Natomiast oczywiście od samego początku, po śmierci Jezusa, chrześcijaństwo zaczyna się dzielić. Są różne gminy chrześcijańskie. Były gminy związane chociażby z ewangelistą Mateuszem, czy z apostołem Piotrem, czy jeszcze wcześniej z bratem pańskim, który był przywódcą, Jakubem, przywódcą kościoła w Jerozolimie, które uważały, że chrześcijaństwo jest po prostu spełnieniem judaizmu. Nawet tego oczywiście chrześcijaństwo wtedy w taki sposób nie definiowano. Uważano, że chrześcijaninem jest ten, kto uważa, że Jezus z Nazaretu był Mesjaszem oczekiwanym przez naród wybrany. Ale żeby stać się wyznawcą Jezusa, trzeba było spełniać wszystkie praktyki żydowskie. I to jest model, który w dużej mierze w pierwotnym kościele był obecny. A drugi nurt związany z rabinem Pawłem, dawnym rabinem Szawłem właściwie, który prześladował chrześcijan,
pod, jak głosi legenda, czy zapiski w dziejach apostolskich, przeżył doświadczenie mistyczne, spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym pod Damaszkiem, stał się jego apostołem, ono było zupełnie inne. Paweł uważa, że nie ma już zbawienia przez prawo, że prawo zostało wypełnione. W związku z tym chrześcijaninem jest ten, który wierzy w Chrystusa, przyjmuje chrzest. Chrzest jest włączeniem w krzyż, w mękę i w zmartwychwstanie Jezusa. I tak jak nas obmywa z grzechu woda chrztu, to jest właściwie obmycie krwią Chrystusa. I to chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem uniwersalnym. Ono jest chrześcijaństwem łaski. Paweł wręcz z dużym, no nie chcę tu powtarzać niektórych jego sformułowań, ale z dużą niechęcią, czy nawet obrzydzeniem mówi o tych, którzy jeszcze nawiązują do prawa, czy którzy są, powiedzmy, chrześcijanami żydującymi, tak? Judaizantes, czyli tymi, którzy jednak uważają, że to jest odnoga judaizmu. On uważa, że to jest nowa religia, nowa łaska i prawo przestało istnieć. W związku z tym mamy dwa korzenie przynajmniej tego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo piotrowe, chrześcijaństwo wokół i Mateusza, wokół świątyni jerozolimskiej początkowo jakoś obecne, a przynajmniej potem po upadku tej świątyni, upadku państwa całkowitym po wojnie żydowskiej, po klęsce politycznej, w zmierzeniu z Rzymem, w rozproszeniu, w diasporze, a drugie to jest to chrześcijaństwo łaski, chrześcijaństwo Pawłowe. No, ale właśnie mam takie wrażenie, że jednak jeśli już sięgać do definicji, no bo to chrześcijaństwo gdzieś jako pojęcie pojawia się w różnych encyklopediach, chociażby w Brytanice, w Wikipediach i w różnych miejscach, w których definicje tak podstawowych pojęć powinny być obecne, jest zbliżone jednak do Pawła, bo ono mówi o chrystocentryzmie, tak. Mówi o dogmatycznych bardzo desygnatach, które konstruują tą definicję. Bo to nie jest definicja wartościująca filozoficznie, tą, którą spotykamy, tylko bardziej właśnie oparta na już dogmatach. I stąd moje takie zadziwienie, bo zastanawiam się, czy kiedy Brandt, mówiąc, odwołując się do chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, Tadeusz Mazowiecki, no nie wiem, Gaudi, tak, który jest wielkim był wielkim architektem i który przy tym chrześcijaństwie w zasadzie wzbudził taki wielki podziw, tak, projektując olbrzymie sakralne obiekty. Czy oni się odwoływali właśnie do tego, że to jest Trójca Święta, że to jest Maria Niepokalana, że to jest Jezus, który przyszedł zbawić świat, czy mieli na myśli coś innego, jakieś wartości, a jeśli tak, to jakie? No bo ja nie mogę znaleźć tego nigdzie. To tutaj bym dwojako znowu poszedł, już nie historycznie, w warstwie tej, powiedzmy, religijnej, głębokich przeżyć duchowych, czy głębokiej przemiany świata, tego, że świat został zbawiony, to widziałbym istotę chrześcijaństwa we wcieleniu po prostu, że oto Bóg stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, przyjął wszystkie ludzkie doświadczenia z wyjątkiem grzechu na siebie. Te grzechy ewentualnie, jak niektóre interpretacje krzyża w teologii chrześcijańskiej różnych denominacji mówią, wziął na siebie i przez to ten grzech zniszczył. Umarł na krzyżu, umarł za nas, a potem zmartwychwstał, obdarzając nas życiem wiecznym. Czyli istotą chrześcijaństwa byłoby rzeczywiście to, co mówisz, w wymiarze, powiedzmy, dogmatycznym, po prostu doktryna Trójcy, że oto Bóg Ojciec, jeden w trzech osobach, staje się człowiekiem, czy Ojciec posyła Syna w asystencji Ducha Świętego, który za nas umiera. Ale jeśli mówimy teraz o tym, co chrześcijaństwo pozostawiło w sensie kulturowym, no to oczywiście odwołuje się większość i polityków, i artystów, i filozofów nie tyle do mitu wcielenia, ile do przykazania miłości bliźniego, rozumianego jako przykazanie uniwersalne. My wiemy, i o tym w książce również piszemy, że ono nie jest nawet w Ewangelii zasadą uniwersalną. Ono obejmuje jednak krąg wybranych, jest krąg wyznawców. Tak, jest ekskluzywne. Natomiast zaczęło funkcjonować w dużej mierze w oderwaniu od tego pierwotnego źródła ewangelicznego i za istotę chrześcijaństwa wiele osób, również tych, którzy z chrześcijaństwem nie są związani wyznaniowo,
zadaniowo definiować i jako po prostu wzorcowy przykład moralnego działania, miłości bliźniego, służenia bliźnim. Moim zdaniem, jeśli odwołujemy się do tych wartości właśnie chrześcijańskich, to większość ludzi to ma na myśli. Przeczuwa, że chodzi tutaj o troskę o ubogich, wsparcie cierpiących, oddanie swojego majątku, jak Jezus zaleca bogatym, żeby biednych wesprzeć i tak dalej. Czyli jest pewna sfera wzorców moralnych, które jakoś z chrześcijaństwem są związane. I moim zdaniem to jest ta płaszczyzna, do której się działacze społeczni, politycy odwołują. Jeśli mówimy o tych mglistych wartościach chrześcijańskich, to nie mówimy o tym, że wierzymy w Chrystusa jako Mesjasza, czy że Jezus był Synem Bożym, ale uznajemy, że bez względu na to, czy był, czy nie był Bogiem, przyniósł nam nową moralność. Właśnie przykazanie miłości bliźniego, żeby bliźnich kochać jak siebie i że on sam wzorcem osobowym tej postawy przez całe swoje życie był i my mamy go naśladować. Ja myślę, że to chyba tak funkcjonuje w kulturze. Znaczy, ja też mam takie intuicje, tylko też zastanawiam się, na ile to wynika z jakiejś takiej ignorancji, a na ile z takiego pragnienia, żeby zasymilować sobie tego Jezusa i to chrześcijaństwo jako takie nasze, no bo się urodziliśmy w tej kulturze, się porozumiewamy, no prawo zbudowane jest pewnie też na tej tradycji, ale to bardziej chyba geograficznie. Skąd się bierze ta ignorancja? No bo no można odnieść wrażenie, że ktoś usiłuje nam powiedzieć, że przed tym Jezusem nie było żadnych wartości, żadnego systemu aksjologicznego, to po pierwsze. A po drugie, i też chciałem się ciebie o to spytać, i może w tej kolejności, żebyś najpierw o tym powiedział, że często się odwołujemy właśnie w tym takim pięknie tego wymiaru, takim nieprzemyślanym jednak, do kazania na górze, a wiem, że ty się dość mocno tym zajmujesz i okazuje się, że dość przewrotną wykładnię tego widzisz. Może niekoniecznie przewrotną, natomiast nie jestem jakoś przekonany, że to jest szczególnie nowa etyka, bo rzeczywiście masz rację, wielu również teologów czy biblistów, duszpasterzy uważa, że właśnie Jezus jest nowym Mojżeszem i kazanie na górze, skądinąd w Ewangelii Świętego Łukasza ono jest kazaniem na dolinie, ale to w tym momencie zostawmy, jest kazaniem na górze, jakby powtórzeniem góry Synaj, na której dokonało się objawienie dane Mojżeszowi, łącznie z wręczeniem mu dwu tablic. Nie wchodząc teraz w szczegóły różnicy między kazaniem na górze, a tym prawem żydowskim, to rzeczywiście Jezus je z jednej strony mocno radykalizuje, mówiąc: słyszeliście, że będziecie kochać przyjaciół, a wrogów nienawidzieć, a ja wam powiadam. Mówi tak jak klasyczny w ówczesnym czasie znawca Starego Testamentu, znawca prawa i który daje jego nową wykładnię, uwspółcześnioną wykładnię, a ja wam powiadam. Ale komentarze również ewangelisty do kazania na górze są takie, że on mówi, jakby miał moc, jakby przyszedł z innego świata i ludzie również go z takim zaciekawieniem, uwielbieniem, posłuszeństwem słuchają. I teraz co mówi Jezus w tych 8 czy 9, bo to różnie można te błogosławieństwa liczyć, niektórzy nawet 10 się tam doliczają, znowu te szczegóły pomińmy, mówi właściwie o czymś, co jest perspektywą dla tych, którzy będą cisi, pokorni, ubodzy w duchu, którzy będą posłusznie znosić smutek, cierpienie, ból, żal i tak dalej. I daje potem konkretne przykłady, jak to czynić. I co obiecuje? Obiecuje bądź to ziemię, którą posiądą, i tu można powiedzieć, że to jest dalej w tradycji judaistycznej po prostu obietnica ziemi, którą naród wybrany odzyska, na której będzie mógł sprawować kult Boży. Jeżeli będzie pokorny Rzymowi? Jeżeli będzie w ogóle pokorny w życiu, jeżeli będzie spełniał wszystkie zasady prawa z dobrą intencją, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy w uczynkach zewnętrznych byli dobrzy, ale również, żebyśmy byli
nie tylko nie kradli, ale nie chcieli kraść. Żebyśmy nie tylko służyli drugiemu jałmużną, ale żebyśmy chcieli mu dobroć okazać i żebyśmy go nie tylko traktowali obojętnie czy z nienawiścią, ale żebyśmy go kochali, afirmowali go tym, jaki jest, nawet jeżeli jest grzesznikiem, czy naszym wrogiem, czy nieprzyjacielem. Więc w tym sensie Jezus radykalizuje nasze oczekiwanie. Teraz co mówi? Posiądziemy ziemię, będziemy szczęśliwi, otarta będzie z naszych oczu łza, nasza żałoba się skończy i to można interpretować w duchu doczesności. W duchu takim, że jednak naród wybrany zostanie wyzwolony również z tej niewoli Rzymu. Ale można to interpretować i przynajmniej 5 błogosławieństw w tym kierunku idzie, że chodzi o wieczne zbawienie, dopiero o to szczęście, które spotka nas w niebie, po życiu obecnym. Że teraz rzeczywiście musimy przeżyć cierpienie, udręki, smutek, ofiarę. Wykluczenie, ofiarę dla Chrystusa. To jest mocno podkreślone w podsumowaniu kazania. Kto z uwagi na Chrystusa cierpi wszelkiego rodzaju prześladowania, ten w życiu wiecznym będzie cieszył się wielką radością, będzie się cieszył zbawieniem i obecnością Chrystusa. I w tym momencie rzeczywiście jest ten element pewnej interesowności, moglibyśmy powiedzieć. Ale ja, jeśli mówisz o pewnej przewrotności, to ja, może to mocne słowo, ale ja dosyć krytycznie to kazanie na górze interpretuję również z tego powodu, że ono utwierdza ówczesną niesprawiedliwość społeczną. Jezus przecież mówi do ludzi biednych, wykluczonych. Pomijam, że apostołowie byli raczej ludźmi zamożnymi. Natomiast ci, którzy za Jezusem chodzili, te tłumy, które miał nakarmić, które miał nauczać, to była najczęściej rzesza ludzi wykluczonych, biednych, spostponowanych, nieakceptowanych ani przez kapłanów żydowskich, ani przez Rzymian, którzy byli właściwie całkowicie na marginesie społecznym. Jeśli teraz do nich, ich się utwierdza w tej niewolniczej pokorze, jak ktoś chce, żebyś szedł z nim mile, idź 2 mile. Symbolicznie znaczy to po prostu tyle. Jak cię ktoś zmusza do ciężkiej pracy, to wykonuj tą pracę i to w dwójnasób. Jeżeli mówi Jezus, ktoś cię chce podać do sądu, bo jesteś dłużnikiem i masz oddać płaszcz, to oddaj mu i suknię, czyli tą bezpośrednią bieliznę, moglibyśmy powiedzieć, bezpośrednią szatę, którą się na ciało nakłada, to przecież on utwierdza skrajny wyzysk. Nawet mówi, nie dochodź swoich praw w sądzie, tylko jak cię ktoś do sądu podaje i żąda płaszcza, to oddaj mu i suknię. To było straszliwe, bo znaczy po prostu tyle. Zostaniesz bez niczego. Ale lepiej jest tobie zostać bez niczego i nie skalać swojego serca, pozostać czystym człowiekiem w sensie intencji, niż być jakimś przeciwnikiem w sądzie, bo to cię moralnie niszczy. Dlatego uważam, że Jezus po prostu utwierdza nierówności społeczne w sposób radykalny. Oczywiście teologowie powiedzą, przecież nie był reformatorem społecznym, nie przyszedł reformować życia społecznego. Ale moim zdaniem to kazanie na górze, które z taką wzniosłością często traktujemy, no jest po prostu usankcjonowaniem straszliwych niesprawiedliwości, straszliwego wyzysku. I właśnie ten, którego bronili nawet prorocy Starego Testamentu, prorok Amos uchodził za tego, który bronił biednych, właściwie u Jezusa zostaje zakwestionowany. Oddaj wszystko, co masz. No i teraz jak to zinterpretować? No apokaliptycznie, że za chwilę nastąpi sąd ostateczny, będziesz zbawiony. Albo czekaj swojej nagrody w życiu przyszłym, albo po prostu pozostaniesz w tej nędzy, której jesteś. No tak, ale skutki społeczne tego są negatywne, to znaczy nie budzą żadnych wątpliwości, no bo z jednej strony mamy jak gdyby utwierdzenie władzy doczesnej, zupełnie niesprawiedliwej, kastowej, związanej z majętnością, takiej opartej na jakimś cenzusie. Czyli to, z czym na przestrzeni wieków cywilizacja, która się organizowała i buntowała właśnie, a więc nie słuchała Jezusa, tylko się buntowała, zmierzyła, to też doprowadziło do wielkiego ruchu wyzwolenia kobiet. I to jest ta warstwa społeczna tego wielkiego buntu, tej wielkiej przemiany, która jednak nastąpiła. I nie jest to dziedzictwo chrześcijańskie, okazuje się, tylko dziedzictwo po prostu ludzi, którzy nie mogli znieść tego wyzysku. Tu może jedno słowo, bo często się do tych słów świętego Pawła zwłaszcza o wolności, odwołujemy. Tak.
Nawet, że do wolności nas... Tak, ale również o tym, że nie ma już pana i niewolnika, mężczyzny i kobiety, bo wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie, wszyscy jesteśmy dziećmi w Chrystusie. Ale to jest pewne hasło, które rzeczywiście, można powiedzieć literalnie patrząc, ma rewolucyjną, rewolucyjny sens, rewolucyjne przesłanie, ale święty Paweł nie znosił niewolnictwa, radził niewolnikom służyć panom, byleby w Chrystusie. Panom kazał traktować niewolników z szacunkiem, byleby w Chrystusie, ale tej niewoli społecznej w żadnym wypadku nie znosił. Dlatego my pewnym słowom, które są obecne, czy to w listach apostolskich, czy w Ewangelii, nadajemy ex post z dzisiejszej perspektywy znaczenie, które one wtedy nie miały. My dzisiaj mówimy, że to chrześcijaństwo wyzwoliło niewolników. Było, właśnie, ale ono takie nie było, tylko być może pewne hasła również dla pewnych reformatorów późniejszych społecznych w Ewangelii mogły inspirować, ale chrześcijaństwo na pewno nie było projektem społecznym i to musimy sobie z tego zdać sprawę, zwłaszcza w czasach apostolskich. Ono było po prostu przesłaniem eschatologicznym, natomiast oczywiście można się dopatrywać w słowach, które ewangeliści przypisują Jezusowi, że on też ten ustrój niewolniczy w jakiejś mierze akceptuje. No bo co może zrobić niewolnik? Co może zrobić wykluczony? No może tylko nadstawić drugi policzek. Przecież jeśli się zbuntuje, to zginie. Dlatego ja uważam, że jeśli Jezus mówi też schowaj miecz do pochwy, bo kto mieczem wojuje, od miecza ginie, to po prostu mówi tyle. Jeszcze nie czas na powstanie, jeszcze nie czas na tą walkę. Bo jeśli teraz rozpoczniesz tą walkę, to zginiesz. Rzymianie mają więcej mieczy po prostu. I to jest, kapłani mają większą władzę. Jeszcze teraz tej rewolucji dokonywać nie możemy, więc musimy przetrwać. I ja tu pozytywnego elementu nauki Jezusa upatruję. Tak, ale ja mówię o tym wymiarze takim społecznym chrześcijaństwa, dlatego że odwołujemy się, tak jak mówiłem na samym początku naszej rozmowy, do jego dziedzictwa. Okazuje się, że to nie jest jego dziedzictwem przemiana, która nastąpiła, jeśli chodzi o społeczeństwa, o korporacje, o państwa. Mam na myśli demokratyzację, podzielenie się władzą. To jest już dziedzictwo Mateusza. Ta znienawidzona przez chrześcijaństwo rewolucja francuska przecież tak naprawdę dokonała tych zmian. I to jest pewien taki paradoks, że Europa odwołuje się do tradycji chrześcijańskiej, a to chrześcijaństwo było tak naprawdę doktryną, która absolutnie hamowała zapędy związane z wyzwoleniem. Tak? To prawda. My dzisiaj mówimy często też, że taka rewolucja społeczna dokonała się w czasie reformacji. Ale reformatorzy nie byli reformatorami społecznymi. Luter przecież tępił tych wszystkich, którzy ośmielili się zbuntować chłopów przeciwko szlachcie niemieckiej. Jego teksty z okresu wojny polskiej są straszliwe. Dlatego miał taki protektorat Fryderyka z całą pewnością. Ale to jest jeden aspekt. A drugi aspekt, który ja widzę, to też, że nie przyniosło takiej rewolucji indywidualnej. Bo to jest właśnie to, o czym ty mówiłeś. Mówiliśmy o tej warstwie politycznej, społecznej, właśnie dziedzictwa chrześcijaństwa, żeby po prostu przyjmować w pokorze ten zastany świat, który jest ustanowiony w interesie panów feudalnych i nic nie zmieniać w swoim życiu. Natomiast z punktu widzenia takiej jednostki, no to jest też coś, co zderza się obecnie z psychologią. Jednak i z takimi wartościami jednostek, które są dziedzictwem z kolei naszego prawa, tak? I to też jest wielkim nieporozumieniem odwołanie się do chrześcijaństwa, bo to jest zakreślenie granic, to jest pilnowanie swojego interesu, to jest też to, że jeżeli będę chciał się ofiarować, to się ofiaruję, jeżeli nie będę chciał się ofiarować, to się nie ofiaruję. Nie wymagaj ode mnie więcej niż tyle, ile ci mogę dać. To są hasła zupełnie, które pozostają w jakiejś takiej kontrze też do nauczania Jezusa. Tu powiedziałbym nawet mocniej, odwołam się do tego, co już mówiliśmy wcześniej, że Jezus radykalizuje prawo i mówi nawet o panowaniu nad uczuciami, nad emocjami, nad naszymi intencjami. To jest ten słynny przykład. Nie ten właściwie popełnił grzech cudzołóstwa, kto odbył stosunek seksualny z kobietą, czy ją zgwałcił, ale kto
spojrzał na nią pożądliwie, nawet jeśli ona o tym nie wie, kto w ogóle w ten sposób tylko pomyślał. To jest dziedzictwo rzeczywiście nie tylko nauki Jezusa, ale również filozofów starożytnych, antycznych, stoików chociażby, czy sceptyków, którzy uważali, że możemy panować nad swoimi emocjami, nad swoimi przekonaniami, nad swoją wolą. Ale aż takich wymagań oni nie mieli. No, dosyć mieli radykalne, jeśli byśmy przyjrzeli się pewnej nauce ich moralnej wtedy, kiedy mówią o tym, jak dochodzimy do doskonałości. Tak? Natomiast dzisiaj oczywiście nikt nie uważa, że my potrafimy panować nad naszymi emocjami, nad naszymi instynktami. Dlatego oceniamy działania zewnętrzne, a nie intencje. Dopóki nie wypowiem swoich niecnych intencji, zbrodniczych intencji, dopóki one nie staną się elementem mojego działania, to przecież nikt nie będzie, żaden sąd, ty jesteś prawnikiem, wiesz to lepiej, nie będzie mnie skazywał. No, nie podasz mnie do sądu, że ja być może pomyślałem wczoraj, że ciebie dzisiaj zabiję, skoro nikt ci o tym nie doniósł i żadne moje zachowanie tego w naszych relacjach na to nie wskazywało. Więc nie osądzamy intencji, a Jezus rzeczywiście osądza intencje. I tu myślę, to chyba masz na myśli, mówiąc o tym pewnym zniewoleniu indywidualnym w chrześcijaństwie, bo co to znaczy działać moralnie? To znaczy pełnić wolę Boga. A kto może rozpoznać wolę Boga? W oderwaniu od twojej krzywdy, od twojego indywidualnego doświadczenia, w oderwaniu absolutnie do twoich realiów jakichś społecznych, bo one są zupełnie inne, no właśnie masz pełnić wolę po prostu Boga. Masz się wyćwiczyć, wykastrować chyba, to jest dobre słowo, nie tylko jeśli chodzi o pokusę. Jezus to zaleca w Ewangelii Świętego Mateusza. No znaczy może nie zaleca, ale pochwala z uwagi na Królestwo Boże. Natomiast jeszcze ta wola jest tutaj istotna, bo skąd ja mogę wiedzieć, że ja poprawnie rozpoznaję wolę Boga? Wydawałoby się, że tu potencjał chrześcijański w takiej radykalizacji indywidualizmu jest wielki. Skoro ja mam odczytywać wolę Boga, wola Boga jest dla każdego z nas inna, to przecież ja tylko jestem autorytetem w odczytaniu woli Boga wobec mnie. Nie będę autorytetem w odczytywaniu woli Boga wobec ciebie. Ty musisz ją odczytać sam. I mamy potencjał radykalnego, można powiedzieć, indywidualizmu. Ale od razu wszystkie wyznania chrześcijańskie ci powiedzą, może poza niektórymi nurtami protestantyzmu, tak nie jest. Przecież ty możesz błądzić, twoje sumienie może być zdeprawowane. Ty możesz swoje instynkty, popędy, niecne emocje potraktować jako wolę Boga. I pójdziesz rzekomo za wolą Boga, a w gruncie rzeczy to jest wola szatana, bo szatan umie naśladować w swoim zachowaniu Boga. Może cię skusić. W związku z tym musisz mieć jakieś obiektywne kryterium, czy obiektywną wskazówkę, że ty rzeczywiście pełnisz wolę Boga. I kto ci to daje? Dają ci to nauczyciele wiary, apostołowie, a potem różnego rodzaju kościoły, które mówią, co wolno, a czego nie wolno czynić. I to oni ostatecznie decydują, czy twoje działanie jest zgodne z wolą Boga, czy nie. Ty o tym nie możesz decydować. I tu mamy do czynienia właśnie z tym zniszczeniem wolności, czy zniszczeniem indywidualności. Mi ostatnio profesor Tadeusz Gadacz w jakiejś prywatnej rozmowie powiedział, że Hannah Arendt na ten temat pisała, ja akurat nie pamiętałem tych jej tekstów, że chrześcijaństwo przyczyniło się do zniszczenia sumienia, do zniszczenia indywidualnego rozeznania moralnego właśnie dlatego, że poszukuje tej obiektywnej, zewnętrznej instancji, która powie ci, co jest wolą Boga względem ciebie. A to jest dziedzictwo systemów totalitarnych jednak. I ja się nie dziwię, że Arendt, no, która wiadomo w jakim kontekście, ona i Fromm i w ogóle przedstawiciele koła frankfurskiego na ten temat pisali, że szukali takich analogii. A chciałem ciebie spytać, czy twoim zdaniem da się obronić tezę, że chrześcijaństwo jednak doznało wielkiej klęski? Zaraz wytłumaczę dlaczego, skąd ta teza. No bo z jednej strony w takim wymiarze prawnym, jak patrzę na rozwój systemów prawnych, no to jest rzeczywiście absolutny egalitaryzm, pochwała prawa jednostki, odejście od takiego kolektywnego jak gdyby sterowania, co jest jak gdyby właściwe do systemów totalitarnych, ludzi, którzy mają realizować po prostu interes narodu, jakiejś większej idei, tylko jednak to jest większy indywidualizm, to jest pewnie jakiś wynik doświadczeń totalitarnych, no bo zwróćmy uwagę, że to jest dziedzictwo jednak XX wieku jednak. I to jest jedna strona, ale też oczywiście po drodze mieliśmy emancypację kobiet, odejście od modelu patriarchalnego, który jest no, ewidentnie sprzężony z chrześcijaństwem, też w następstwie chociażby judaizmu. A z drugiej strony to, o czym przed chwilą
mówiłeś, o tym, że jednak dostrzegliśmy w tym wszystkim upodmiotowienie jednak jednostki, że nie autorytet, ale właśnie moje odkrycie, moje poznanie, tak, pozostające często w sprzeczności z wolą Bożą, tak, jest dla mnie korzystne. I tutaj możemy chyba mówić o klęsce chrześcijaństwa. Ja myślę, że nawet możemy mówić o klęsce tych wielkich religii monoteistycznych, a więc judaizmu, islamu. Oraz chrześcijaństwa i islamu, które z judaizmu się wyrodziły, a które oczywiście miały być tylko jego reformą. I tu docieramy chyba do tego, tak myślę, że to też masz na myśli, do pewnego konfliktu między myśleniem chrześcijańskim, czy myśleniem również judaistycznym, czy myśleniem muzułmańskim, a demokracją. Tu nigdy nie będzie jakiegokolwiek pomostu porozumienia. Dlatego, że dla tych wielkich religii monoteistycznych prawo pochodzi od Boga. Nawet jeśli chrześcijańscy teologowie odwołują się do tak zwanego prawa naturalnego, to mówią, że ono jest odbiciem stwórczego zamysłu Boga. Że ono jest niejako zakorzenione w samym świecie, ale dane jest przez Boga. W związku z tym my musimy być zawsze posłuszni temu, co Bóg jako swoją wolę objawia. To jest taki rdzeń tego myślenia. I to jest rdzeń aksjomat tego myślenia, tak. Oczywiście chrześcijaństwo dzisiaj nie jest tak wrogie demokracji, jak jest wrogi islam. Bo jak czytamy teologów czy filozofów islamskich, to oni demokrację uważają za najgorsze wcielenie szatana. Bo człowiek sobie uzurpuje prawo do tego, że stanowi prawo. A prawo przecież zostało już w Koranie objawione. Bóg je objawił i nie można tego prawa w żaden sposób zmienić. Można co najwyżej z niego dedukować nowe normy, które będą nas obowiązywały, bo nie znał ich na przykład Mahomet, kiedy Koran był spisywany. W związku z tym mamy do czynienia rzeczywiście z potwornym napięciem między tym myśleniem religijnym a myśleniem demokratycznym. Dlatego ja uważam, że rzeczywiście Kościół katolicki zwłaszcza, ale kościoły protestanckie tak samo, kościoły protestanckie chyba to, prawosławne to chyba jeszcze troszeczkę inaczej Europa postrzegają. Jest tak, bardziej przyjaznym miejscem, żeby toczyć taką konfrontację. Asymilują myśl humanistyczną, myśl personalistyczną do swojej koncepcji, mówiąc, że to już Jezus głosił, że to już apostołowie mówili, tak, że to już w gminach chrześcijańskich czy w zakonach, na przykład lubią się powoływać na demokratyczny zakon dominikanów, który nie jest jakoś tak totalitarną instytucją, tak jednoznacznie zależną Święta od władzy. Inkwizycja właśnie, to przecież tak, to jest, a właśnie mamy dziedzictwo Świętej Inkwizycji zakonu dominikanów. Ale wybór władz tam wygląda rzeczywiście dosyć demokratycznie, inaczej trochę niż u jezuitów i struktura władzy jest trochę inna. Więc się powołują na tego typu model myślenia, że on jest demokratyczny. Otóż to jest tylko asymilacja tych nowych idei, które się wymknęły spod kontroli myślenia religijnego. My dzisiaj, myślę, że to jest główna oś sporu. My nigdy nie będziemy mówili, że źródłem prawa jest Bóg i źródłem władzy jest Bóg. A chrześcijanie, podobnie zresztą muzułmanie czy wyznawcy ortodoksyjnego judaizmu, uważają, że źródłem władzy jest Bóg, że Bóg namaszcza rządzących i że Bóg objawia prawo. W związku z tym my uważamy, że nasza wolność polega na tym, że możemy konsensualnie modyfikować zasady prawa. Możemy je zmieniać. Widzimy nowe wyzwania, które przed nami stoją i musimy jakoś prawnie spróbować skodyfikować. Natomiast myślenie religijne będzie mówiło, że tak nie można. Bo człowiek nie ma prawa porządku naturalnego stworzonego przez Boga, czy porządku objawionego przez Boga zmienić. I myślę, że tu jest ta główna oś sporu. I dlatego papieże XIX czy nawet XX wieku bardzo nie akceptowali ruchów robotniczych, nie akceptowali ruchów wyzwoleńczych, teologii wyzwolenia, bo to wszystko było związane z tym, że człowiek sięga po prawo, które zarezerwowane jest Bogu. Mieliśmy, przypomnę to, w XIX wieku nawet specjalną encyklikę związaną z powstaniem listopadowym, gdzie papież, już nie pamiętam który, potępił po prostu to powstanie, mówiąc, że car jest po prostu naszym panem. Jako rewolucję. Jako przyjmował rewolucję. Również cara. Natomiast jeśli chodzi o ten XIX wiek, to również wolność słowa uważano za wynalazek szatana. Tak? Równouprawnienie kobiet. A zdecydowanie, tak samo.
samo sposób ubierania się kobiet tak jest, był reglamentowany. Tak jest, również sugestie, że istnieje równość między ludźmi. Papieże wielokrotnie podkreślali, również w encyklikach, że nie ma żadnej równości między ludźmi. Jest przynajmniej jeden fundamentalny podział na pasterzy, czyli duchowieństwo tych namaszczonych bezpośrednio przez Chrystusa na przywódców, i owieczki, i to gromadę wiernych, którzy mają słuchać swoich pasterzy, żeby do nieba dojść. Także równości Kościół ostatecznie też nigdy do końca nie zaakceptował. Tak, to prawda. Ja sobie pomyślałem też, że istnieje takie wielkie powinowactwo między myśleniem chrześcijańskim, no które, powtarzamy to uczciwie oczywiście, wywodzi się z judaizmu, myśleniem chrześcijańskim o społeczeństwie oraz o rodzinie. Bo to bardzo możemy te dwa wzorce przenosić, bo w tym chrześcijańskim modelu politycznym mamy władcę, któremu musimy być posłusznymi, o tym mówi Jezus w kazaniu na górze. A z drugiej strony mamy rodzinę i mamy ojca, którego polecenia po prostu mamy spełniać. I łączy ich to, że oni są no właśnie autorytetami. Autorytetami trochę z nadania Boga, którym należy się posłuszeństwo, którzy owszem są, wymagają od nas pewnej karności, którzy bywają bardzo wobec nas surowi, ale ćwiczą nas w pewnej cnocie. Ja myślę, że to jest bardzo obecne i charakterystyczne. To właśnie taka defragmentacja, znaczy przenoszenie tego makroświata czy mikroświata na ten wielki kosmos politycznych struktur, o których mowa w Ewangeliach i w nauczaniu Jezusa. Dlatego, że chrześcijaństwo było dziedzictwem i bardzo hierarchicznego, hierarchicznej struktury judaistycznej i potem Cesarstwa Rzymskiego. A więc ten model pater familias nadal w chrześcijaństwie obowiązuje. Niezależnie od tego, jak niektórzy apostołowie próbowali pewne być może radykalne formuły rzymskie łagodzić. No, święty Paweł na przykład mówi, że ojcowie nie rozdrażniajcie. Właśnie tam jest w troszeczkę inaczej. Inaczej to by trzeba przetłumaczyć. Nie, właściwie nawet można powiedzieć, że nie wprowadzajcie zamętu w ich życie, nie doprowadzajcie ich do jakiegoś poczucia zniewolenia czy jakiegoś poczucia gorszości. Więc jest jakieś rozumienie, że ojciec może być kimś dla dzieci groźnym, ale z drugiej strony właściwie nie kwestionuje tej władzy ojca. Tak? To ojciec ma tylko co najwyżej jakąś litość swoim dzieciom okazać, nie być może stosować takich strasznych kar fizycznych, chociaż jak nakazywał jeszcze ojciec Bóg ojców w Starym Testamencie. Więc mamy ten model władzy i posłuszeństwa władzy nadal obecny. A z drugiej strony Paweł zaleca dzieciom, aby szanowały swoich ojców nawet wtedy, kiedy ci ojcowie postradają rozum, tak? Bo oni będą wymagać opieki. Więc ta asymetria cały czas występowała. To jest znowu dziedzictwo judaizmu. Dzieci mają obowiązki wobec rodziców, również wtedy, kiedy ci rodzice już, już są starzy, schorowani, bez względu na to, jak ci rodzice ich wcześniej traktowali. I tu masz całkowitą rację. To jest przeniesienie na płaszczyznę rodziny, modelu politycznego i można powiedzieć odwrotnie. Bo co Piotr czy Paweł mówią o władcy? Trzeba mu służyć, trzeba go słuchać, bo nawet okrutny władca, nawet ten, który nas zniewala, został wysłany przez Boga, żeby nam zakomunikować, że jesteśmy grzeszni i musimy zawrócić z drogi grzechu. Jak tłumaczyli prorocy Starego Testamentu, czy potem apostołowie, klęski narodu wybranego? Tym, że był grzeszny. Dlaczego została zburzona raz czy drugi raz Jerozolima? Dlatego, że naród wybrany oddawał cześć innym bożkom, tak? A nie został wierny Jahwe. I dokładnie ten sam model jest w chrześcijaństwie. Kiedy przychodzi jakaś katastrofa, jakiś kataklizm, to duszpasterze chwytają się tego jako pewnej instancji boskiej. Zadajcie sobie ludzie pytanie, co Bóg wam chce przez to powiedzieć. I to jest charakterystyczne. Nie buntujcie się przeciwko tej władzy, tylko zastanówcie się, co Bóg wam przez tą okrutną nawet władzę chce powiedzieć. No to jest myślenie, którego dzisiaj nie zaakceptujemy, bo my nie chcemy zastanawiać się, co nam Bóg przez złą władzę, to ta
totalitarną na przykład chce powiedzieć, tylko jak my możemy się skutecznie tej władzy przeciwstawić. To prawda. Tak sobie pomyślałem też odnośnie tego właśnie posłuszeństwa tej woli Bożej, no to charakterystyczne jest to wielkie larum i ambara związane z Ewą, tak? No piszemy o tym w książce, że Bóg nie może jej wybaczyć tego właśnie nieposłuszeństwa. No przeniesiemy się na chwilę, na sam koniec, trochę na naszego biało-czerwonego Marsa tutaj do Polski. No bo mam takie wrażenie i pytam się ciebie już o taką perspektywę intelektualisty, ale też związaną pewnie z chrześcijaństwem, lawinę wypowiedzi różnych ludzi, no którzy mają dużo fanów. Mam tutaj na myśli Marka Króla, Jana Pietrzaka, Marka Jakubiaka. To jest ostatnie dni, tak? Pietrzak mówił o krótkim żarcie z imigrantami, którzy mogą trafić przecież, bo mamy całą infrastrukturę, którą faszyści wybudowali dla Żydów w Auschwitz. Marek Król dodawał, że emigrantów można zaczipować jak pieski, on chyba zdaje się mówił. Natomiast no, odwołujący się do takiego rysu szlacheckiego, Marek Jakubik, teraz pisowiec, wcześniej był on członkiem partii Kukiz 15, porównał imigrantów do niepotrzebnych odpadów. Wszyscy ci ludzie no to wycierają sobie usta, tak? Kościołem, chrześcijaństwem i Jezusem, tak? I o tym, jaka ta Unia jest niedobra dla nas. Jakie ty masz refleksje? Bo ja mam, i pytam się o to ostatnio Stanisława Birka, on mówi, że to jest po prostu cofanie się, zwijanie państwa, jakiejś empatii, uczuć. Normalizowany mamy język po prostu wykluczający innych ludzi. Ja nie jestem filozofem polityki, więc tego wymiaru stricte politycznego nie chciałbym tutaj podejmować i nie chciałbym wnikać w intencje osób, które tego typu słowa kierują, czy gesty wykonują, jak zniszczenie Chanuki w Sejmie. Natomiast widziałbym to w perspektywie, i pewnie się teraz wielu słuchaczom czy widzom narażę, widziałbym to jednak w perspektywie religijnej. Mnie te wypowiedzi ludzi, którzy się przyznają do Kościoła, do chrześcijaństwa, nie dziwią. Podkreślam, nie dziwią. Nie mówię, że nie oburzają, ale mówię, że nie dziwią. Dlatego, że myślenie religijne jest myśleniem wyznaniowym, konfesyjnym, polegającym na tym, że czcimy własnego Boga, a cudzych bogów zwalczamy. W Starym Testamencie oddanie czci bożkom innym, tolerowanie cudzych ołtarzy, innych bogów, kananejskich na przykład, jest porównywane do nierządu, do prostytucji, do zdrady bóstwa. Co wobec tego królowie Izraela muszą robić? Niszczyć ołtarze pogańskich bóstw. Co robi Jezus, kiedy wchodzi do świątyni? Prawdopodobnie była to jego, jako już działającego Mesjasza, czy uzurpującego sobie mesjańskie powołanie człowieka, pierwsza wizyta w Jerozolimie, wchodzi do świątyni. I co robi? Wyrzuca kupczących ze świątyni i bankierów. A ci kupczący przecież pełnili tam nie funkcje ekonomiczne tylko, ale religijne. Sprzedawali zwierzęta na składanie ofiar, które kupowali u nich pielgrzymi. Wymieniali monety na drachmę chyba produkowaną w Tyrze, jeśli dobrze pamiętam, bo to była jedyna moneta, którą można było płacić podatek świątynny czy składać ofiarę na świątynię. I Jezus mówi, nie będziecie z domu mojego ojca robili targowiska, chlewu i tak dalej. Wyrzuca ich, bo uważa, że tu jest pewna świętość. Nie ma względu na to, czy ci ludzie zarabiają na chleb dla swoich rodzin, czy nie. To, co nie mieści się w jego religijnym wyobrażeniu kultu, usuwa. To samo robili chrześcijanie w pierwszych wiekach swego istnienia. Niszczyli wszystkie zabytki kultury pogańskiej. Antycznej. Antycznej. Już nie mówię o wyprawach krzyżowych, gdzie również próbowali odzyskać miejsce grobu pańskiego, miejsce Ziemi Świętej, żeby tam... W Ameryce Południowej zniszczono wszystkie świątynie właśnie. I postawiono klasztory jezuickie. I to jest myślenie absolutnie wykluczające, bo tożsamość religijna polega nie tylko na tym, że jestem wyznawcą Chrystusa, ale skoro jestem wyznawcą Chrystusa, to na pewno wyznawca Allaha, ten, który słucha Mahometa, błądzi. Ten, który nie przyjął Chrystusa, na pewno błądzi.
I te religie monoteistyczne, myślę, że one w najbardziej radykalny sposób są nietolerancyjne. Nawet jeśli chrześcijaństwo dzisiaj mówi, że można być zbawionym wyznając Allaha, wyznając Jahwe, czy być wyznawcą hinduizmu, czy buddyzmu, to przecież mówią, że będą ci ludzie zbawieni przez Chrystusa, bo Chrystus tajemnie dla nas w tych religiach działa. I ja myślę, że tu się rozgrywa problem. Dlatego pomijam warstwę polityczną tych wypowiedzi, o których wspomniałeś. Ja znajduję uzasadnienie religijne dla tych wypowiedzi. No i teraz to, o czym w książce piszemy, chociaż mieliśmy się już do niej nie odwoływać, Jezus tego języka wykluczającego nieustannie używał. Przecież nazywał pogan psami, których nie wolno w żadnym wypadku do stołu pańskiego przyjąć. Nazywał tych, którzy w niego nie wierzą, plemieniem, pomiotem żmijowym. Opakami. Tych, tak, którzy w niego nie uwierzą, ostatecznie będą musieli liczyć się z tym, że będą w Gehennie spaleni. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją wykluczenia. I to jest tylko pewne zastosowanie tych radykalnych słów, dzisiaj przez biblistów traktowanych symbolicznie, ale moim zdaniem je trzeba również literalnie odczytywać w Ewangelii, do dzisiejszej rzeczywistości. I ci politycy znajdą usprawiedliwienie, niestety z bólem to mówię, w Ewangelii dla swoich wypowiedzi. No, bibliści też rozmaici, profesorowie teologii nawet znajdują, są dzienniki, w których oni no właśnie nie są konsekwentni z tym, co jest symboliczne, a tym, co należy. Zresztą my z miłością bliźniego wielu intelektualistów katolickich też się musieliśmy zmierzyć po publikacji książki. Tak. Nie było argumentów, był mansplaining, było po prostu odwołanie się do woli Boga. No a z wolą Boga dyskutować, no niestety nie mamy takich możliwości. Bardzo wam dziękujemy za to spotkanie z nami. Mam nadzieję, że was to zainspiruje do sięgnięcia do książki, ale też poprzednich odcinków, kiedy profesor Ziemiński gościł w wysłuchaniu. Posłuchajcie sobie, wygooglujcie, te odcinki są naprawdę bardzo ciekawe. A was zapraszam wszystkich do wsparcia naszych kanałów Sekielski Brothers oraz Sekielski, do udostępniania oraz do popularyzowania naszych kanałów informacyjnych. Mamy też kanał, który zajmuje się uzależnieniami. To jest kanał Marka Sekielskiego. Jest kanał, który zajmuje się UFO ostatnio. A tam ciekawe informacje na temat, jak UFO się ma do objawień fatimskich i wiele, wiele innych. Jest ilustracja. Są też programy polityczne, które są obecne na antenie co kilka dni. Dziękuję wam serdecznie i zapraszam. Do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.